Witam Was serdecznie na kanale Drinku z Neumannem. Zauważyłem, że od wczoraj Polska wstrzymała oddech na wieść o tym, że miało dojść do potyczki mojej z Krzysztofem Pełnegacie Stanowskim. Natomiast jak doskonale wiecie, do pojedynku nie doszło. Nie doszło, ponieważ Krzysio, gdy zobaczył z zafiranki, że jestem, zdążył tylko wykonać zdjęcie. No i skitrał się w kiblu i zareglował. Natomiast wszystkich bardzo krapowało to, co miałem w mojej niebieskiej torbie, czekając na Krzysia przed budynkiem Rakowa. Przypomnę, że sam mnie tam zaprosił na godzinę 12. A powodem tego było to, iż postanowiłem ustosunkować się do ich live'a, w którym, jak wszyscy pamiętacie, no, występowali na lekkiej bani i coś tam się chyba nie spodobało, bo Krzysio w taki fajny, radosny sposób, jak on to wszystko opowiadał na drugi dzień, że to wszystko przecież dla żartu, odpowiedział mi: zamknij mordę. Tak mi Krzysio odpowiedział. Ja mu na to odpowiedziałem, że w mordę to on co najwyżej może wyłapać liścia. No i po tej mojej odpowiedzi Krzysio Pełnegacie Stanowski zaprosił mnie na sparing. Ja tłumaczyłem mu, że sparingi toczy się na sali treningowej, dlatego zaproponowałem klub Scout, gdzie jest ring, gdzie jest sala, sprzęt odpowiedni. Natomiast Krzysio powiedział, że nie będzie specjalnie zbaczał z trasy, że on jedzie akurat na stadion Rakowa i przed budynkiem mnie tam zbombarduje. Mówił coś o jednym ciosie. Natomiast przejdźmy do meritum. Moi drodzy, spieszę zaspokoić Waszą ciekawość i przedstawić Wam, co niosłem na sparing z Krzysztofem Stanowskim. Zaczynamy. Pierwsze, oczywiście kask, by te resztki rozumu mu nie zostały wybite z jego głowy. Oczywiście suspensor, bardzo ważny, najmniejszy jaki znalazłem, XS, bardzo ważny atrybut. Bobofrut, żeby się wzmocnił między rundami albo przed samym sparingiem. Do tego kaszka. Oczywiście, no nie mogło zabraknąć pieluszki, bo oczywiście było bardzo prawdopodobne, że narobi w gacie podczas sparingu. Smoczek, żeby za bardzo tam nie wykrzykiwał i się nie awanturował. A w nagrodę, w związku z tym, że w ostatnich live'ach prawie cały czas tam w tym kanale występują na bani, no to postanowiłem w nagrodę oczywiście przywieźć mu pół literka, ogóreczki i gdyby do tego sparingu przystąpił, dostałby nagrodę, odznakę dzielny pacjent. No, ale jak wiemy, Krzysiu się zareglował, narobił w gacie jeszcze przed samym pojedynkiem i wszyscy obeszli się smakiem. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że Waszą ciekawość zaspokoiłem i do następnego razu. Cześć!